Witam bardzo serdecznie, Karol Stanowiec z Jeziorach TV. Zapraszam Was, kochani, do obejrzenia kolejnego odcinka programu Porozmawiajmy o... A dzisiaj z nami jest legenda Jezioraka, wieloletni kapitan, piłkarz, znakomity obrońca Sławomir Święcki. Witam Cię, witam Was serdecznie. W którym roku zaczęła się Twoja przygoda z Jeziorakiem? Wiesz co, to jest tak, dzisiaj patrzę na młodzież, na dzieci, które zaczynają i jak zacznę opowiadać o tym, kiedy zacząłem, to się wydaje to niemożliwe. Na pierwszym turnieju, takim jako Jeziorak, zrzeszony jako Jeziorak, byłem, kiedy miałem 13 lat. No dzisiaj dzieciaki w wieku 13 lat to już prawie piłkarze. A myśmy wtedy zaczynali, więc już byliśmy dwa kroki do tyłu w porównaniu z tym, co jest teraz. Także tak naprawdę od 1987-1988 roku myślę, że można by odnaleźć jakieś pierwsze karty tutaj w Jezioraku. Od wtedy jestem zawodnikiem Jezioraka. A z tego okresu którego trenera najlepiej wspominasz? Czy z tego okresu, czyli zupełnie dzieciństwa, z piłki młodzieżowej, no to nie było. Ja bardzo szybko przeskakiwałem jakby kolejne grupy, więc zaczynałem u trenera Bedry, a bardzo szybko trafiłem do juniora starszego. Tak jak mówię, wtedy to było najbardziej oczywiste, że ci, którzy się najbardziej wyróżniali, szybko trafiali grupę, czasem dwie grupy wyżej. Tak naprawdę ja z młodzika wtedy trafiłem do juniora starszego, pomijając wszystkie kolejne grupy i trafiłem od razu do trenera Marka Czachorowskiego. No i nie ma dwóch zdań, że jakby z nim najwięcej jest wspomnień i najwięcej w moim tym młodzieżowym życiu piłkarskim najwięcej wniósł. Wracając właśnie do trenera Czachorowskiego, trener Czachorowski później wziął Ciebie do pierwszej drużyny. Trenerem był właśnie pan Czachorowski, drugim trenerem był Leszek Dudkiewicz, obecny kierownik drużyny. Jak wspominasz ten okres seniorów? Bo jakby nie było, wówczas przebijały się do pierwszego składu, a to były te właśnie najlepsze lata Jezioraka. No tak, tak jak mówię, myśmy wtedy, cała ta grupa, która się trochę bardziej wyróżniała, bardziej była zdeterminowana do tego, żeby być piłkarzami, dość szybko przeskakiwała i ja w wieku już 16 lat trafiłem do seniorów. Było mi o tyle łatwiej, że przeskoczyła tam nas dość spora grupa, jedni parę tygodni wcześniej, drudzy parę tygodni później, ale ludzi w moim wieku, tych zbliżonym, było razem z trenerem Czachorowskim przeszło kilku, może nawet kilkunastu, może bym przesadził, ale na pewno było nas tam kilku, więc dobrze się znaliśmy, znaliśmy trenera, znaliśmy jego oczekiwania, jego styl pracy, więc łatwiej nam było wdrożyć się do tej grupy seniorów. Często sporo od nas bardziej doświadczonych i starszych, więc to jest ułatwienie na pewno. A pamiętasz swój debiut? Wiesz, jak przez głę, ja tak naprawdę kiedyś sobie nawet myślałem, w którym meczu debiutowałem, ale znam takiego człowieka, który pamięta wszystko, bo mój sympatyczny kolega Jarek Płoski ma to na pewno zapisane. Nie pamiętam, w którym meczu debiutowałem. Wiesz, jakoś tak, ja słabo żyję historią. Ja mam tak to do siebie, że ja tu i teraz i trochę do przodu, a to co było, to jakby się nie wróci, ja słabo tym żyję. Mój tata zawsze, on był takim kronikarzem rodzinnym, on wszystkie wycinki z gazet ma pozbierane i zawsze obiecuję moim dzieciom, że siądziemy kiedyś i to wspólnie obejrzymy i jakoś tak w tym biegu nie ma ciągle czasu. Gdybyś mógł wymienić jakieś kluczowe nazwiska z tamtego okresu, które tworzyły ten Jeziorak, nie tylko na boisku, ale także poza boiskiem, to kto by to był? Wiesz co, na pewno zawsze jest jakiś trzon drużyny. No, myślę, że wtedy, kiedy my wchodziliśmy, mocno ukorzenieni w drużynie byli ważnymi postaciami. Był na pewno Paweł Pasik,
Zresztą myślę, że jeden z lepszych zawodników, którzy tu w Iławie grali, troszkę niespełniony talent, myślę, że mógł zdecydowanie więcej wyżej dalej. I to na pewno taki gość, który był ważnym punktem zespołu, był Jarek Płoski, Wojtek Tarnowski, no to takie, no, był Piotr Matysiak, który był jakby takim ojcem tej drużyny. No, rzeczywiście on był takim kierownikiem trochę na tej kierownicy. Nie tyle na boisku, co poza boiskiem, rzeczywiście ważna postać. Także no, na pewno tych osób było więcej, ale mówię, to ja słaby z historii jestem. Wracając do Piotra Matysiaka, trzeba mieć odwagę, żeby w takim meczu jak z Górnikiem Zabrze podejść do rzutu karnego, wykonać go. No tak, ale to generalnie ci wszyscy, którzy dochodzą, powiedzmy w piłce, ale w każdym sporcie, dochodzą do wieku seniora i w międzyczasie nie znikają, bo ja zawsze powtarzam, że chłopaków w moim wieku z podobnymi umiejętnościami było co najmniej kilku, a jakby z mojego rocznika do seniora doszło nas na palcach jednej ręki. Nie wiem, wydaje mi się, że z mojego rocznika ja i Jarek Klimek. Zresztą Arek jakby w dzieci młodzieżowych grupach nie wiłaby wychowany, dopiero później w juniorze starszym. Więc ci, co dochodzą, to są zdeterminowani do tego, że chcą być sportowcami, chcą być piłkarzami. Najczęściej, nie zawsze oczywiście, bo to wszystko jest psychika, ale najczęściej uwielbiają brać sprawy w swoje ręce. Jeśli spytasz 90% zawodników, czy generalnie sportowców w sportach drużynowych, każdy ci powie, że siedzenie na ławce czy na trybunach jest trudniejsze niż bycie na boisku. I z tym się zgadzam, i tak jest na pewno. I wtedy, kiedy nie masz wpływu na to, co się dzieje, zawsze podziwiam trenerów, którzy jak zrobią swoje, potem już niewiele mają wpływu poza drobnymi korektami, nie mają wiele wpływu na to, co się wydarzy na boisku. A nie są w stanie wejść i jakby no, kopnąć, strzelić, obronić. I to jest trudny kawałek chleba. Więc Piotr, tak, oczywiście, no ale myślę, że większość zawodników troszkę z takim trochę strachem być może, ale podeszłaby i chciałaby. Dzisiaj zapisuje sobie w kronice. On sobie od te karty przekręca i mówi: tak, to ja strzeliłem rzut karny, proszę uprzejmie, bramka. Były mecze ligowe, oprócz udanych meczy pucharowych, między innymi z Wisłą Kraków. I warto o tym powiedzieć, że Wisła Kraków, że Jeziora Kiława, przepraszam, jest ostatnią drużyną, z którą Wisła grała poza Ekstraklasą. No. Takich, no to z historii można wyciągać takie różne niuanse i ciekawostki. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest wynik, który wtedy był, szczególnie w tym meczu tu w Iławie. A jeszcze fajniejsze jest to, kiedy spojrzymy na fotki, spojrzymy na filmy z tamtego czasu i spojrzymy nie na boisko, a na trybuny. Wróćmy do tych czasów, kiedy 3,5-4 tysiące ludzi przychodziło na mecze. Chciało być na tym meczu, zajmowało każde wolne miejsce po to, by wspierać Jeziorak. To jest fajne, to było fajne i mam nadzieję, że to wróci do Iławy. A co twoim zdaniem należy zmienić, żeby właśnie takie tłumy zaczęły przychodzić z sportu na Jeziorak? Nie wiem, co trzeba zmienić. Ja to ciężko powiedzieć. No, nie jestem tak blisko klubu teraz, żeby opowiadać co i wymądrzać się, co tu trzeba zmienić. Myślę, że trzeba systemowo, powoli, małą rzeczką dochodzić do takiego celu, jaki sobie obierzemy. Nie przesadzać, nie zachustywać się pojedynczymi zwycięstwami. Mieć plan na to, co klub chce zrobić, dokąd chce dojść. I pomalutku, systemowo, nie przesadzając, szkoląc młodzież na bazie swoich młodych chłopaków, budować to na poziomie
piłki półzawodowej, niezawodowej. Tłumy będą przychodziły, czy ludzie będą przychodzili, zwłaszcza wtedy, kiedy będą grali młodzi ludzie stąd, związani z klubem, związani z miastem, bo nie oszukujmy się, Iława nie jest dużym miastem. Tu wszyscy się znamy, tu każdy jest ciotką, wujkiem, kolegą, koleżanką tego piłkarza i oni chętnie sami przyjdą, przyciągną swoich znajomych, swoje rodziny i ta kula śniegowa się nakręca. Jeziorek był bliski awansu do dzisiejszej Ekstraklasy, do pierwszej ligi. Co twoim zdaniem spowodowało, że jednak ostatecznie nie udało się awansować? Bo głośno mówi się o tym, że nawiązała się pewna grupa, która tak naprawdę zblokowała awans Jeziorakowi. Wiesz, no tak blisko, a tak daleko. Można zadać inne pytanie, zaraz wrócę do odpowiedzi na tamto pytanie, przynajmniej troszkę, ale też można zadać pytanie, co oprócz złotych zgłosek w kronice dałby ten awans. Znaczy, czym by się odbił? Czy nie odbył się jeszcze, nie odbiłby się jeszcze większą czkawką? Bo jakby prezes Wieczorek chciał coś tam udowodnić i pytanie, co by było dalej? Jakby się to potoczyło? Ale tego się nie dowiemy. Co się wydarzyło? Czytałem kiedyś taki artykuł i tam było pisane, że Jeziorak nie mógł awansować do pierwszej ligi, ale no nie do końca się z tym zgodzę. No wiele było jakby w naszych rękach, mimo tego brudnego czasu w polskiej piłce, kiedy rzeczywiście sędziowska mafia rządziła trochę tym wszystkim. To nie byliby w stanie zrobić wszystkiego. Wystarczyło nam jeszcze na wiosnę zdobyć 6-7 punktów na początku i myślę, że zostalibyśmy odpuszczeni i jakby pilnowaliby siebie, bo tam była jeszcze Wisła, był Płock, była Polonia, także tam między tymi trzema szukaliby jednego, a nas by już widząc, że nie dogonią, by odpuścili, więc jakby dużo było w naszych nogach. No, zabrakło. No, jesień mieliśmy super i może to był maks tego, co byliśmy w stanie zrobić w tym czasie. Później, kilka lat później, w 2000 roku odszedłeś z Jezioraka do Stomilu Olsztyn. Grałeś w Ekstraklasie. Jak wspominasz tamten czas? Wiesz, no to zawsze Ekstraklasa. No, to się nazywało pierwsza liga, to dzisiejsza Ekstraklasa. I to tak... To troszkę znowu ja tak lekko się uśmiechając mówię, że tam Ekstraklasa była trochę z nazwy. Stomil to nie był klub, który walczyłby o jakieś najwyższe cele w pierwszej lidze, ale oczywiście mam wiele wspomnień z tego czasu, fajnych wspomnień. No nie miałem nic do stracenia, tak? No, po pierwsze w Jezioraku było źle, działo się coraz gorzej, po drugie To był zdecydowany awans, to była możliwość dużego rozwoju, więc ja się dwóch minut nie zastanawiałem w momencie, kiedy dostałem propozycję przejścia do Stomilu. Super czas, świetnie to wspominam. Oczywiście to był taki okres, czy wiele było podtekstów w tym wszystkim. Wiemy, jaki był problem między kibicami Jezioraka i Stomilu. Ale powiem ci tak, nigdy nie odczułem tego, poza pierwszymi momentami, kiedy wiele zapytań było czemu, dlaczego i wszędzie, ale nie tam. Z większością osób byłem w stanie rozmawiać na argumenty i wielu z nich to zrozumiało. A ci, którzy jakby mimo, w momencie kiedy wyczerpywały się argumenty, a ktoś dalej miał swoje zdanie, uznawałem, że nie ma sensu dalej jakby przekonywać, że to ja mam rację, a nie ktoś inny. Jakby dzisiaj z perspektywy, znowu patrząc na to, co się w kibicowskim Jezioraku, czy generalnie w tym, co się dzieje, świecie wydarza i jak to wygląda, się okazuje, że to ja miałem rację, że tak naprawdę nie ma dla człowieka, ja byłem człowiekiem w pracy, tak? To była moja praca, to nie była zabawa, to była praca, to było utrzymanie rodziny i tam nie ma
na to może sobie pozwolić, nie wiem, gość w Manchesterze, tak, że nie pójdzie do drugiego klubu z Barcelony, nie pójdzie do Realu, chociaż i takie sytuacje się zdarzają, mimo wielu takich problemów i opowieści. Więc ja się wtedy nie zastanawiałem, nie miałem w ogóle krzty nawet takiego momentu, żeby zawahania, żeby nie iść do Stomilu, bo to jest akurat Stomil. I do dzisiaj świetnie się z tym czuję. Jestem w Iławie, rozmawiam z kibicami Jezioraka. Od lat nie słyszałem, żeby ktoś powiedział. Wtedy nawet jak wracałem, przyjeżdżałem z Olsztyna do Iławy, nie miałem nigdy problemów w Iławie. Zawsze fajnie mnie tu przyjmowano i zawsze miło mi się rozmawiało z kibicami. To samo jest w Olsztynie. Do dzisiaj spotykam tam kibiców, którzy wtedy chodzili na mecze. Czasem przypominają, bo było parę ciekawych meczów tam też i szczególnie baraż z Polkowicami, gdzie cały Olsztyn to wspomina i karny, który na koniec strzelałem. To było dobre posunięcie, to jest świetny czas i super wspominam i to, co się działo w Iławie, bo to jest mój klub, ale też to, co się działo w Olsztynie, bo to była ekstraklasa i to jest fajne. Co do właśnie rzutów karnych. Twój karny dał m.in. utrzymanie Stomilowi w pierwszej lidze, ale także wiele lat później twój karny dał awans Jeziorakowi do drugiej ligi. No to była taka zorganizowana druga liga, ten awans taki przy tej organizacji ligi. No ale rzeczywiście, ale to tak jak mówię, no, po to trenujesz, po to grasz, wychodzisz na boisko, żeby w takich momentach podnosić rękawice. Samo życie, nie tacy nie strzelają i tutaj jakby oczywiście jest to rzut karny, to jest trochę loteria, jak się mówi, ale to też jest element techniczny, tak? To jest coś, co się trenuje na treningach, co można w dużej mierze wytrenować. Oczywiście dochodzi do tego zmęczenie, stres, dyspozycja chwili i dnia i ktoś, chłop po drugiej stronie, który chce to złapać. Więc to tych jakby współczynników tego, czy się strzeli, czy nie, jest kilka. No i to zawsze jest stres. No. Tak jak zawsze mówiłem, że czy gram w ekstraklasie, czy gram w czwartej lidze, w momencie, kiedy będę wychodził na boisko, nie będę czuł stresu, to trzeba będzie powiesić buty na kołek. Zawsze był stres, zawsze zbliżony, nigdy nie rozgraniczałem tego, że grając przeciw kolegi, stres był większy niż grając przeciwko Huraganowi Morąg. Absolutnie wychodzisz na boisko, nie wiesz, co się wydarzy od początku do końca, chcesz to wygrać, chcesz dać siebie wszystko i taki stresik jest zawsze i to jest taki pozytywny. Byłeś także ważną postacią w Nowym Mieście, w Drwęcy, awans z trzeciej do drugiej ligi. Gra w drugiej lidze. Wówczas także Drwęca miała taki fajny okres w rozgrywkach Pucharu Polski. Jak w tamte czasy wspominasz? Co byś mógł o nich opowiedzieć? No tak, ja zawsze jakoś tak trafiałem do takiej drużyny, nie zawsze czy rzadko z jakimiś super budżetami. Nie. Ale często w tych klubach właśnie, gdzie jest ten budżet trochę mniejszy, są charakterni ludzie i to często te charaktery plus umiejętności oczywiście wychodzą w meczach pucharowych. A to dlatego, że pojedynczy mecz bardzo często decyduje o tym, czy awansujesz, czy nie do kolejnej rundy. I wiadomo, że w pojedynczym meczu można, różne cuda się zdarzają na boisku. Takie, które nie zdarzyłyby się jakby w przeciągu całej ligi. No i tak jak mówię, i Jeziorak, i przejście z Jezioraka do Stomilu, i potem ze Stomilu do Nowego Miasta miałem jakiś pomysł na to, dlaczego akurat tam. I to też, tak jak mówię, po pierwsze, przechodząc do Nowego Miasta,
tam znałem drużynę, wiedziałem, kto tam będzie, wielu, przynajmniej część z chłopaków znałem. I wiedziałem, że nie idę tam po to, żeby bawić się w piłkę, tylko grać o coś. To był jakby celem był awans do drugiej ligi. No i to nam się docelowo udało. Potem znowu w tej drugiej lidze było różnie. To nie była drużyna oczywiście na to, żeby walczyć o jakieś wyższe cele. Myślę, że będąc tutaj w Jezioraku mieliśmy zdecydowanie mocniejszą drużynę tak personalnie piłkarsko. Ale to byli młodzi, charakterni chłopcy w Nowym Mieście i stąd też te puchary, w których tam zdobyliśmy, powalczyliśmy z Lechem między innymi. Do dziś Nowe Miasto to wspomina. W Drwęcy w tym okresie grał Tomek Zakierski, dobrze pamiętam, Rafał Gikiewicz. Gikiewicz, obydwaj Gikiewicze byli, ale to byli trochę później, już w momencie, kiedy ja odszedłem, więc my się nie spotkaliśmy na boisku. Znamy się oczywiście, ale jakby zupełnie się minęliśmy, czy w momencie, kiedy ja odchodziłem, oni przyszli. Ale był Tomek Zakierski, było paru chłopaków tutaj z Iławy, Paweł Pasik był też w Nowym Mieście. Jeździł Michał Kruszczyński, był Jarek Kalik. Także no spora grupa takich chłopaków, których znam. A wiosną doszedł jeszcze Grzesiek Sobiech i Wojtek Figurski. Tak, i to, ale to też to już nie mój okres, to my też się mówię, tak jak oni grali w tym samym czasie, kiedy chyba Kikiewicze, więc myśmy się na boisku nie spotkali w tym czasie w Nowym Mieście. Drwęca spada do trzeciej ligi, Jeziorak z trzeciej do czwartej. Wracasz do Jezioraka. Wówczas jakie były twoje pierwsze odczucia po powrocie do domu? Wiesz, to znowu będę się powtarzał. Znowu to wszystko miało jakiś cel. W którymś momencie postanowiłem, że dość wojaży, że trzeba troszkę pomyśleć o życiu inaczej. No i jakby tak to uzgodniliśmy tutaj, że wracam do Iławy, ale robimy coś. Mamy możliwości w sensie budżetu, chcemy coś zrobić, chcemy powalczyć o to, żeby w tym trudnym momencie, bo to była organizacja ligi, żeby powojować i wskoczyć do tej tak zwanej drugiej ligi, czyli jakby trzeciej ligi w kolejności w Polsce. I stąd Jeziorak, oczywiście zawsze był do Jezioraka sentyment, zawsze śledziłem to, co się dzieje w Iławie, więc z wielką przyjemnością tu wróciłem ponownie. Były dwa bardzo ciekawe sezony w czwartej lidze. W pierwszym sezonie, wiadomo, masowo 100 mil, ale w dwóch meczu, zarówno w Olsztynie, jak i w Iławie, wygrywamy 4-0. Mecz w Iławie ogląda prawie 4000 kibiców, niesamowite emocje. Ale także dochodzą dwa fajne lata w rozgrywkach Pucharu Polski. No tak jak znowu będziemy się troszkę powtarzać, zawsze fajnie trafiałem na charakternych ludzi, na piłkarzy z charakterem. Mam nadzieję, że w tym wszystkim miałem swój trochę wkład i wtedy, kiedy ja wróciłem już tu do Jezioraka, bo odchodząc stąd, czy grając tu w Jezioraku w swoim tym pierwszym okresie, to ja byłem troszkę tym wchodzącym, trochę takim cichszym, schowanym, nie wychylającym się za dużo do przodu. Byli inni, którzy jakby byli tą kierownicą, szczególnie poza boiskiem, ale też na boisku. Wtedy, kiedy wracałem, miałem już poczucie tego, że w piłce już trochę zrobiłem, że trochę wiem o piłce, trochę umiem w piłce i chciałbym to przekazać. I była to grupa młodych chłopaków, którzy chcieli się uczyć i którzy mądrze przechwytywali to, co chcieliśmy im przekazać, my troszkę starsi. I jedną z tych rzeczy było zaangażowanie na treningu i jakby taki profesjonalizm na treningu. Nie wyobrażałem sobie innych treningów niż profesjonalne i mam nadzieję, że to zaszczepiłem w nich, między innymi ja. A drugie to właśnie ten charakter na boisku, że co by się nie działo, to walczymy od początku do końca i piłka widziała różne zwroty sytuacji,
różne mecze, gdzie wydawało się, że takie wyniki nie powinny się wydarzyć. Niesamowite emocje były, jak już wspominaliśmy, w Pucharze Polski. Z Zagłębie Sosnowiec, z Zagłębie Lubin, po dogrywce odpadamy. Bramkę strzela m.in. Łukasz Piszczek, aktualnie Borussia Dortmund. To był ten okres, kiedy jeszcze grał jako napastnik, ale rok później gramy z Grochlinem, Dyskobolią, Grodzisk Wielkopolski. Mecz kończymy 7. No tak, no to znowu przecież nie będziemy teraz chodzili się skarżyli, że tak się wtedy wydarzyło. Mecz był trudny, był agresywny i pewnie dzisiaj byśmy przeanalizowali, ja sobie wtedy analizowałem, ja wtedy przeglądałem ten mecz po kilka razy i na pewno nie powinniśmy go skończyć w 7. Gdybyśmy w pełnym składzie go skończyli i gdyby to rzeczywiście ktoś nie chciał, ktoś z innej strony nie decydował o tym, że jednak kurczę lepiej, żeby to Grochlin awansował, a nie Jeziorak. I sędzia, gdyby sędzia był trochę odważniejszy i sędziował po prostu to, co na boisku, byliśmy w stanie wtedy z Grochlinem powalczyć na pewno. Nie wiem. Myślę, że byśmy awansowali. Mieliśmy duże szanse. Mieliśmy mocną, fajną ekipę, która bardzo zdeterminowana była do tego, żeby w tych pucharach jeszcze wyżej powalczyć. A także wówczas Grochlin był jedynym polskim reprezentantem w europejskich pucharach. To też co warto wspomnieć. Był awans do nowej drugiej ligi po barażach z Unią Tartarnów, także, które również były bardzo emocjonujące. Zwycięstwo między innymi z tendencją Nowy Sącz po pięknej bramce Tomka Radzińskiego w Iławie. To bardzo dobrze pamiętam. Były także inne mecze. Marka Witkowskiego zmienił Andrzej Błaszkowski, jeśli dobrze pamiętam. Trener Andrzej Błaszkowski, z którym już miałeś okazję współpracować w Drwęcy, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Ale to już była twoja końcówka gry w Jezioraku. Z tego co pamiętam, już wówczas miałeś problemy z kontuzjami. Wiesz, to generalnie ja byłem dość kontuzjogennym człowiekiem. To troszkę dzisiaj pewnie wszyscy często powtarzamy, gdybyśmy mieli tamte umiejętności, a dzisiejszą głowę, to wyglądałoby to inaczej. I ja też sobie jakby dzisiaj odtwarzając to, jak podchodziliśmy, znaczy jak zachowaliśmy się na treningach, na pewnie wiele rzeczy bym nie zaniedbał. Nie mieliśmy takiej wiedzy, też nie było takiej wiedzy na temat tego, co robić, żeby zapobiegać kontuzjom. Dzisiaj jest to zdecydowanie bardziej posunięte do przodu i trenerzy mają większą wiedzę na ten temat. Wtedy liczył się wynik więcej, bardziej liczył się wynik niż to, czy żeby poprowadzić zawodnika tak, żeby nie miał tych kontuzji. Oczywiście to wszystko ma krótkie nogi, bo wiadomo, że zawodnik zdrowy jest bardziej przydatny. Ale tak to było, ale to nie był taki okres, że ja miałem jakoś tych więcej kontuzji niż w wcześniejszych swoim przebiegu przygody z piłką. Nie. Ale przyszedł taki okres, że jak w każdej dziedzinie, w której wiek ma znaczenie, że no w którymś momencie trzeba powiedzieć dość, tak? Zawsze będzie za szybko albo za późno, strasznie ciężko złapać ten moment, kiedy to już jest teraz, żeby zmienić troszkę dziedzinę, zmienić coś w życiu i poszukać nowych wyzwań. A takie połączenie właśnie młodości z doświadczeniem u twojego boku grało kilku zawodników, piłkarzy, którzy dalej grają w piłkę, m.in. Dawid Kowalski, Krzysztof Kresin, uczyli się u twojego boku. No właśnie, to tak jak wspominałem wcześniej, że to są ci chłopcy, którzy chcieli się uczyć, którzy no, łykali tą wiedzę, czy podglądali i przenosili to na boisko. Myślę, że mam nadzieję taką, że po cichu gdzieś tam dobrze wspominają tą naszą współpracę. Wiesz, kurczę, zawsze tak sobie myślę, był taki, kiedyś sobie myślałem nawet,
jak wróciłem tu do Jezioraka, z kim wiązałem najwięcej takich nadziei, że może być zawodnikiem wysokiej klasy. I niestety, kurczę, to był tak, to, według mnie to był Czarek Ruczyński. Czarek, który jakby kontuzja go wyeliminowała z grania w piłkę. Nie wiem do końca, od początku do końca, jak z tą kontuzją było, czy można to było zrobić inaczej, lepiej i czy Czarek mógł jeszcze grać na wysokim poziomie, ale to był bardzo charakterny chłopak, jest na pewno, ale w piłce był. Jak ja tu przyszedłem, to był taki, miał wszystkie cechy stopera ekstraklasowego. Oprócz jeszcze umiejętności, bo nad umiejętnościami jeszcze miał czas pracować. Ale był krnąbrny, był chętny wiedzy, był chętny do pracy i miał wiele cech dobrego piłkarza, był szybki, agresywny, dobrze zbudowany fizycznie. Czegoś zabrakło, także to też apel do wszystkich młodych ludzi, którzy bawią się w piłkę i którzy chcą być piłkarzami, którzy chcą być Lewandowskimi. Miejcie plan B. Miejcie zawsze plan B. Szkoła, nauka jest strasznie ważna, bo nigdy nie wiadomo, to tylko życie, to tylko sport i różne sytuacje mają miejsce, więc trzeba zawsze mieć plan B. Wracając właśnie do tematu Czarka, pamiętny mecz z Zagłębiem Lubin. Czarek znakomicie zagrał wówczas. Tak naprawdę Michał Chałubiński za dużo nie miał do powiedzenia. No tak jak mówię, wiesz, to taka trochę anegdota. W pierwszym meczu, kiedy tu przyszedłem, wróciłem do Jezioraka, to tak jakby z marszu, bez treningów, z Markiem Witkowskim umówiliśmy się, że przyjadę bezpośrednio na sparring. No i w tym pierwszym sparingu zagrałem na stoperze i obok mnie Marek wystawił Czarka. I przez pierwszą połówkę słyszałem tylko, kiedy Czarek na każdą podpowiedź trenera wołał przez całe boisko: trenerze, trener tylko mnie widzi, a tylko moje błędy. No i w przerwie było podobnie i zamieniliśmy z Czarkiem dosłownie jedno zdanie po tej przerwie, kiedy wychodziliśmy na boisko. Powiedziałem mu, że kiedyś taki mądry trener powiedział mi, że jak przestanie widzieć moje błędy, to znaczy, że mnie skreślił, albo jestem kompletnym zawodnikiem. Więc niech ma to na uwadze, niech myśli o tym, że w momencie, kiedy trener zamilknie i przestanie o nim mówić, to znaczy, że albo zdecydował, że już nie da się go rozwinąć, albo już jest kompletny i niech sobie wybierze jedno z dwóch. Do Czarka chyba bardzo to dotarło, bo od tego momentu Czarek wziął się za granie i grał tylko w piłkę, skończył z rozmowami, z dyskusją z trenerem, wysłuchał, przyjął do siebie, zgodził się albo nie, wychodził na boisko i walczył jak lew i między innymi w tym meczu tak właśnie to wyglądało. Dla wielu kibiców Jezioraka jesteś legendą, nie odwróciłeś się nigdy od klubu, także w momentach trudnych. Co prawda nie zawsze ciebie można zobaczyć na stadionie, bo również jesteś przedsiębiorcą. No tak, no po latach sport oglądam trochę z innej strony. Troszkę to trwało, według mnie parę lat za późno za to się wziąłem, ale jakby spełniam się w tym, co robię. Aczkolwiek każdy, kto rozwijał jakiś swój drobny biznes, wie, że tego czasu zawsze jest za mało. No i tak jest. Rzeczywiście nieczęsto jestem na Jezioraku, ale duszą jestem z Jeziorakiem. Zawsze mam tu swoich przedstawicieli, moja rodzina tu zawsze chodzi. Także z każdego meczu, nawet jeśli mnie nie ma, dostaję SMS-y, telefony z wynikiem, jestem na bieżąco. Współpracujemy z Jeziorakiem na polu właśnie takim sprzętowym. Troszkę także ciągle jestem tu obecny w taki czy inny sposób. A jak wspominasz trenera Łobockiego? Trener Łobocki to
To co? Wystarczy powiedzieć to nazwisko. No, chyba wszyscy go znają. Z każdym zawodnikiem, z którym się nie porozmawia, to ma wiele jakichś wspomnień z trenerem. Jego się nie dało nie lubić. On był, trener był bardzo specyficzny, ale z każdym umiał rozmawiać, potrafił być i katem, i ojcem. Także no fajny okres, no, ja, tym bardziej, że ja z nimi współpracowałem i w Olsztynie, i w Iławie. Także myśmy przez parę dobrych lat razem gdzieś tam współpracowali. Był moim trenerem. Także no, wiele gagów na pewno w związku z, ale to szczególnie tam z opowieści więcej wiem, co się działo w Olsztynie w momencie, kiedy Jutek nie był jeszcze pierwszym trenerem, także no, przewesoły człowiek, dusza towarzystwa. Oprócz tego, że był trenerem, to dusza towarzystwa Miszki tu naprawdę nie zamykał się, nie zatrzymywał, potrafił takie historie opowiadać, że książki pisać. W drugiej lidze jeździliście często na obozy w Cepniewie. Może opowiesz kibicom o jakiejś fajnej anegdocie, może jest jakiś taka ciekawostka, którą można by się podzielić. Z Cepniewa? Tak. O Matuś, nie wiem, co mi ci, kurczę, te co wiem, te co znam, to nie nadają się do telewizji. No zaskoczyłeś mnie. Nie, chyba tak na szybko nie skojarzę. No było tyle historii przeróżnych z różnymi ludźmi tam związanych w Cetniewie i generalnie na obozach, no wiesz, tam gdzie jedzie 30 chłopa jest zbunkrowanych przez 14 dni czy w jednym miejscu 3 razy dziennie trenując. No, to na początku jest wesoło, potem trochę już mniej wesoło, potem jest agresywnie i potem znowu jest wesoło. Także to generalnie tak wygląda obóz najczęściej. Nie, chyba mnie zastrzeliłeś. Przypomnę sobie i zmontujemy, dogramy to w następnym okresie. Jeszcze wracając do odnośnie zgrupowań. Czwarta liga, pojechaliśmy jako Jeziorek na zgrupowanie tak naprawdę na południe Polski. Zagościliśmy między innymi na Pucharze Świata w skokach narciarskich w Charkowie. No tak, tylko jeden kłopot, że gdy jechaliśmy, to puchary drugą, chyba z tego co kojarzę, tak, to drugą rundę odwołali i tyle widzieliśmy skoków. No ale przynajmniej założyliśmy narty i pojeździliśmy. Ja wtedy złapałem bakcyla nart. Od tamtej pory raz na jakiś czas rzeczywiście te narty zakładam. Fajnie, że zmontowali tu blisko nas wyciąg, więc nie zawsze trzeba w górę. Można trochę się przygotować tu na miejscu. To był taki plus, no tych nart wtedy rzeczywiście skoków za dużo nie zobaczyliśmy. 10 lat temu na łamach Kuriera Iławskiego mówiłeś, że piłka to twoja jedyna pasja. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu? Wiesz, chyba nie, tak, to zawsze była moja największa pasja. My często powtarzamy, wiesz, my siedząc u mnie w sklepie, trochę mamy tam przegląd klientów, tak? No, naszymi klientami są i dzieci 7-8-letnie, które przychodzą tam z rodzicami i często nasze pokolenie, a nawet ostatnio spotkałem tu pana Fiałka, bramkarza Jezioraka z czasów, kiedy mój tata chodził na mecze, ale bardzo fajnie porozmawialiśmy, bardzo miło było spotkać, pozdrawiam. Więc my tam często sobie rozmawiamy z tymi ludźmi o różnych rzeczach i generalnie myśmy trochę się bawili wtedy jeszcze w piłkę, chociaż ci co doszli, tak wtedy myśląc i rozmawiając, myśmy rzeczywiście, czy ja mówię o sobie, ale wiem też o chłopakach, którzy zresztą myślę, że jak posadziłbyś Turemiego Sobocińskiego i go zapytał, co było w życiu, jakie miał pasje w życiu, to ci powie, że tylko piłkę. Generalnie wszyscy, którzy
chcieli być, myśmy chcieli być piłkarzami, myśmy nie chcieli być strażakami, policjantami, myśmy chcieli być piłkarzami. Myśmy rośli w tym, wracaliśmy z treningu, szliśmy na boisko. Nas trener gonił bardzo często, jak nas zobaczył na boisku, że przesadzamy, tak, że wraca z ciężkiego meczu i już jesteś na asfalcie, bo chłopaki cię wołają. Myśmy tym żyli i tak zostało. I generalnie piłka to moja pasja była zawsze. Dzisiaj sport, tak jak mówię, trochę z innej strony oglądam, porozmawiam z ludźmi związanymi ze sportem, handlując troszkę w swoim sklepie i widzę to trochę z innej strony, ale to też fajne, bo byliśmy wtedy trochę zamknięci w tej piłce nożnej. Dzisiaj rozmawiam z przedstawicielem wielu, wielu dyscyplin i możemy wymienić poglądy, co było, co jest, co można zrobić, żeby było lepiej. Po prawdę mówiąc, byliście wówczas, to było tak zwane złote pokolenie Jeziorka. Co twoim zdaniem powinno cechować prawdziwego piłkarza, sportowca? No dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj jeszcze bardziej niż wtedy. Dzisiaj trzeba być jeszcze bardziej nakierowanym na cel. Dzisiaj dzieci zaczynają w wieku 6-7 lat. Myśmy zaczynali, jak mieliśmy 12-13. Więc są o 5-6 lat do przodu. Ale też dzisiaj jest czas, ja to nazywam czas Lewandowskich. Dzisiaj nie ma czasu na zabawę w piłkę. W wieku 14-15 lat trzeba być ukierunkowanym na to, że chce być piłkarzem. Trzeba być przygotowanym na to, co się będzie działo później, bo jak dzisiaj jest ciężko w wieku 14-15 lat, to później będzie już tylko trudniej. Długo nie ma z tego profitów, a jest tylko trudniej, jest tylko ciężej. I do wieku seniora dochodzą tylko ci, którzy są nastawieni na to, że są zdeterminowani do tego, żeby grać w piłkę. A z piłki żyją tylko ci, którzy oprócz tej determinacji mają jeszcze troszkę tego czegoś. I to jest jakby klucz do tego, żeby grać w piłkę, żeby być generalnie sportowcem, żeby być dobrym w swojej dziedzinie, no bo dzisiaj rozmawiamy o piłce, ale to tak jest w każdej dziedzinie. Chcesz dojść do czegoś, to musisz być dobry, żeby być dobrym, trzeba do tego dążyć. No i dzisiaj, tak jak opowiadamy rodzicom, którzy przychodzą z tymi młodymi adeptami piłki do sklepu, że naprawdę czas zabawy w piłkę to jest jeszcze te 7, 8, 9, 10 lat. A później już trzeba być nakierunkowanym i od początku do końca podporządkować sobie, czy wiele rzeczy podporządkować. Oczywiście nie przesadzajmy z tym wszystkim. Też nie mówmy, że teraz młody człowiek ma trenować 7 razy w tygodniu. Chociaż jak porozmawiamy z, na przykład, mam znajomych, których dzieci pływają na dość wysokim poziomie i oni trenują tyle razy po to, żeby coś osiągnąć. Więc gdyby często nie droczmy się, że nie pojedziemy z dzieckiem do cioci na urodziny, bo akurat ma w tym dniu mecz, bo ja nigdy nie jeździłem do cioci na urodziny, ja zawsze wybierałem mecz. I nie dziwmy się naszym dzieciom, że też wybierają mecz. Oni są zdeterminowani do tego. Nie róbmy z nich na siłę Lewandowskich, w sensie takim, że nie ma sensu, znaczy samo to, że my chcemy, to jeszcze nic nie znaczy. Musimy pomóc tym dzieciom, musimy je ukierunkować, musimy je wspomagać. Też w internecie krążyły takie filmy, jak zachowują się rodzice podczas takich turniejów dziecięcych. Ja to widziałem na własne oczy i to jest wypisz wymarły. Apel do rodziców, pomóżmy naszym dzieciom, pomóżmy dzieciom grać w tą piłkę, ale nie niszczmy ich psychicznie, niech oni się bawią w piłkę. Oczywiście mamy tą świadomość, miejmy tą świadomość, że to jest, że rzeczywiście, żeby dojść do czegoś, to trzeba być zdeterminowanym, ale pozwolimy im się w to bawić, rozwijać i nie na siłę, nie przesadzajmy, nie krzyczmy,
nie róbmy z wszystkich innych dzieci słabe uszy, bo tylko nasz i nasz jest najlepszy, bo nasze dziecko to słyszy i te filmy świetnie to pokazywały, co myśli nasze dziecko w tym momencie, kiedy ojciec za płotu krzyczy niewybredne rzeczy o jego kolegach albo sędziach, albo trenerze. Pomyślmy nad sobą, jeżeli nie panujemy nad tym, to po prostu stańmy gdzieś daleko, obserwujmy i chwalmy nasze dzieci za to, co robią. Już kończymy pomału naszą rozmowę. Dziękuję Tobie. Bo się rozgadałem, wiem. Dziękuję Wysławku za obecność, za to, że przyjechałeś. Co byś mógł na zakończenie dodać tak od siebie? No ja bardzo dziękuję za te wszystkie lata tu w Iławie, bo ja nigdy nie było takiej okazji, żeby tak przed kamerą wspomnieć. Spotykam często kibiców, tych, którzy przychodzili kiedyś, tych, którzy teraz chodzą na mecze i czasem zapytają, a pan też grał w piłkę? No grałem, ale oni mają swoich idoli dzisiaj. Zróbmy tyle, ile się da, żeby piłka w Iławie była na jak najwyższym poziomie, bo to, czy dzieci będą chodziły i grały w piłkę i będą tłumnie przychodziły, zaczynały grać w piłkę, zależy od ich idoli, a ich idolami są Lewandowscy też, jest Robert Lewandowski, jest Kuba Błaszczykowski, Milik i wielu innych piłkarzy reprezentacji, ale są też ci chłopcy, którzy dzisiaj grają tu w Jezioraku, czy głównie ci, którzy są tu na boisku w Iławie. I trzeba zrobić po to, żeby podnosić umiejętności, to znaczy tak, żeby podnieść poziom sportowy pierwszej drużyny, musimy mieć narybek. Żeby był narybek, trzeba grać jak na najwyższym poziomie i kółko się zamyka, więc fajnie wspomagajmy drużynę w tym, żeby grali jak najlepiej, jak najwyżej, a dzieci same tu mnie będą przychodziły. A ja wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za te lata wszystkie spędzone w Iławie, za te rozmowy teraz i wspomnienia czasami o tym, co było. Żyjmy do przodu i to był fajny okres i dalej jest fajnie żyć w tym mieście, więc do przodu. To my również dziękujemy. Jeśli podobał się odcinek, zapraszamy do subskrypcji, daj łapki w górę, a także do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję.